Cześć! Poprzedni odcinek był na żywo. W razie gdybyście przegapili, to jest zapis normalnie w playlistie jako normalnie pełnoprawny odcinek. Odcinek siódmy, teraz jest odcinek ósmy. Więc Encelado jest już dzieckiem. Tam jeszcze na początku tego streama mówiłam, że zmieniłam trochę wiek. Wydłużyłam o dwa dni małe dziecko i skróciłam o dwa dni dziecko, bo na tym poprzednim. Wychodziło, że dziecko zaczyna się od 5 lat, e, i no, zmieniłam zdanie po prostu, że może lepiej, żeby się jednak zaczynało od 6 i zmieniłam sobie to. Więc na streamie Encelado jeszcze tam miał 4 dni, aż do stania się dzieckiem, e, ale już jestem dzieckiem jakąś chwilę, zaraz zobaczę dokładnie. A Fjord zdążyła już mieć urodzinę do dorosłej i oczywiście ma kryzys wieku średniego. Ale mnie rozbawi, jak Pedro nie będzie miał tego kryzysu. Dziecko jest teraz 14 dni. A jemu zostało 11, także on już od 3 dni jest tym dzieckiem. Kurde, sporo zagraliśmy na tym streamie. Jak on jest już dzieckiem, to myślałam, żeby Pedro pracę sobie jakąś znalazł w tym czasie. Znaczy, no w sensie jak już nie będzie trzeba tym dzieckiem się zajmować. Um, nadal nie wiem, czy oni będą mieli jeszcze jakieś wspólne. Fajnie by było, no ale Fiord ma już 40 lat w tym momencie. Więc jeśli już, no to trzeba by było się z tym pośpieszyć. Ale tutaj też finansowo nie tak do końca nie, nie, da, nie dawali rady z płaceniem rachunków, teraz za dwa dni przyjdą następne, więc może po prostu zrobimy tak, że. No bo Fjord ma pragnienie, no nie? Więc może zrobimy tak faktycznie, że zobaczymy, jak z tymi rachunkami im będzie za te dwa dni i jak będą w stanie je zapłacić i jeszcze trochę pieniędzy im zostanie, to. Możemy postarać się o to dziecko. W trakcie ciąży jeszcze można dodatkowo zarobić, jeszcze, jeszcze jest wtedy czas. Także Pedro jest w stanie, aha, zarobisz całkiem sporo na, na tych napiwkach, i właśnie jeszcze pracę może jakąś znajdzie, to myślę, że jakoś tam damy radę. No, bo powiem wam, że ja bym też chętniej im zrobiła ich wspólne biologiczne dziecko, jeszcze pokój też jest wolny do tego specjalnie, także no, ja jestem za ogólnie. Akurat teraz jest sobota. Fiord dzisiaj pracuje, a jutro mogłaby występ zrobić. I tak już całkiem nieźle poprawiła sobie to z tymi występami, bo miała najgorszą ocenę możliwą na streamie. Tam chyba ze dwa czy trzy razy poszła. Um, a Pedro się w ogóle wędkowaniem zaczął trochę zajmować. Ma jakieś tam pragnienia z tym związane i też sprzedałam parę ryb, trochę jest w lodówce. On, jeśli chciał jakąś pracę podejmować w ogóle w swoim życiu, kiedykolwiek, on nigdy nie miał pragnienia, żeby iść do kariery muzycznej. Więc, mimo jego wybitnych umiejętności muzycznych, ja bym jednak poszła u niego w to dziennikarstwo, bo on od początku miał takie ciągoty. No i to jest blisko domu. <grytanie> oni mieszkają w takim miejscu, że oni praktycznie wszędzie mają blisko. Będzie pracował mniej więcej w takich godzinach, jak jego syn chodzi do szkoły, więc też będzie mógł tam zająć się potem ewentualnie dzieciakiem. No wiadomo, że jeśli ma być kolejny, kolejne małe dziecko gdzieś tam urodzone, no to, no to też trzeba będzie czas na to poświęcić, ale też dobrze jednak jakoś mieć jakiś taki regularny zarobek też dla tego dziecka, no nie? A jednak też fjord ma teraz dosyć dużo dni wolnych, ym, i y, też no, wiadomo, że na macierzyński jakieś tam będzie jeszcze szła. Te, te dni wolne na macierzyńskim ym, jakby są, one zastępują te dni, w których się pracuje, więc jeśli ona dostanie na przykład 3 dni, no to ona będzie miała tydzień praktycznie wolny, jak ona tylko 3 dni w tygodniu pracuje. Pewnie jak urodzi dzieciaka, to będzie miała na panelu napisane, zaczyna pracę za 6 dni i 23 godziny. No to Pedro będziesz musiał kurczę w takim razie pisania się uczyć. Nie wiem czy będę ci już teraz to kazać robić. Zobaczymy jak on em, będzie sobie radził w tym dziennikarstwie. Nie no bo on tak chciał. Może rzeczywiście coś tutaj ten jakoś się odnajdzie w tym. Nie już tam na piweczki. No tak, z tyłu budynku na pewno ktoś się koniecznie zauważy w tym miejscu. Jeśli mielibyście ochotę kupić sobie jakiś dodatek do trujeczki, albo nawet grę podstawową, bardzo polecam. Trujeczka jest super. To polecam zrobić to na Instant Gaming, bo naprawdę te ceny są powalające. Już po prostu aż śmiejemy się z tego, jak niskie są. Po kupieniu dostajecie kod i ten kod możecie zrealizować w EA App. Akurat zaletą tej apki jest to, że tej opcji nie trzeba już szukać. Tak jak na Originie trzeba było gdzieś tam w opcję wchodzić. Tylko ona jest po prostu takim guzikiem na wierzchu. Kiedy wejdziecie w swoją bibliotekę, to on jest zaraz tutaj. Do Sims 4 też coś tam można sobie wybrać. Przeglądam sobie preordery i jest coś takiego jak architekt lotniska. I ze względu na dużą liczbę zamówień przez sprzedaż zamówienia na tę są obecnie zamknięte. Jest tak duże zainteresowanie, że już nawet nie można. Strasznie śmieszna kwadratowa grafika. Kojarzy mi się nawet nie tyle z Minecraftem, co Paint the Town Red, albo coś takiego. Tam też takie kwadratowe postacie były. Bo jednak Minecraft to jest pikseloza też, nie? A to jest takie po prostu kwadratowe. O, właśnie! Kurczę, nie ma tej gry, ale yy, no, ona była hitem YouTube'a jakieś parę lat temu, co nie? Tak, pokazuję Wam same gry, których nie można kupić. To jest yy, na pewno yy, mo moi przełożeni będą super zadowoleni z tego lokowania. Przypominam o rozdaniu, które na pewno już się zaczęło, a ja to nagrywam w ostatni dzień maja. W ostatnim rozdaniu wzięło udział dosyć mało osób w porównaniu do poprzednich, yy, także zachęcam, bo nie zajmuje to dużo czasu, a można zgarnąć jakąś spoko grę bez płacenia za nią, więc czemu nie? Ale jeśli zdarzyło się, że ktoś pomyślał, o wzięciu udziału w rozdaniu, ale jednak tego nie zrobił. To napiszcie, czy jest jakiś powód konkretny tego. Jakby co to w majowym rozdaniu wzięło udział 850 osób, więc też to nie są aż tak wielkie liczby ludzi, żeby mieć takie poczucie o nie. Na pewno nie wygram, bo strasznie dużo ludzi pewnie wzięło udział. Zawsze można trafić, zawsze jest jakiś mały procent szans, a te rozdania są co miesiąc. A, w ogóle cecha encelado to jest nieśmiały. Zgodnie stwierdziliśmy, że tę cechę powinien dostać. Um, I chce w ogóle się zająć malowaniem i chce, żeby mu sztalugę kupić. Jest to pewien wydatek, ale jeśli chodzi o sztalugę w Simsach, to to jest inwestycja. Gdzie ja ci to typie postawię, czekaj. A w sumie nie możesz tego mieć tutaj w tym korytarzu. Tutaj jest takie światło dobre. Będziesz tak super wszystko widział. On i tak tutaj zabawki porozrzucał w ogóle na cały korytarz. Postawię ci może gdzieś tu, a ten fotel, który tu był, można gdziekolwiek. Fjord, co ty wyprawiasz? O, Pedro ma zaproszenie na imprezę do Gwen. Chętnie o 21.00. No, dzieciak będzie musiał sam w domu po prostu siedzieć wtedy. Ale to już jest na tyle wieczór, że on się pewnie będzie kładł spać niedługo. A będzie sam obraz malował i nawet nie zauważy, że starego w domu nie ma. I starej też, bo będzie w pracy. Dobra, ten się już nauczył malowania. Kawałek obrazu zdążył tylko namalować. I chce jeszcze też grać w szachy, no bo jest geniuszem. Ten w pustym pokoju se wzmacniasz, od, odpalił i. No dobrze. O! No powiem ci, że nawet mi się to podoba. Ja chyba tego Seaslatch włożyłam do lodówki, w razie gdyby ktoś. Tak, w razie gdyby potrawa była z niego robiona. On by musiał się chyba ryby z frytkami nauczyć, nie? E, ma chyba trzeci poziom gotowania, żeby się nauczyć, także dobra, to w takim razie out, to in i ty na gitarze już nie graj, bo ty już wszystko wiesz, ale chwila, oni nie mają komputera, no nie? Może u Gwen, ej, mogę sobie skorzystać z swojego kompa, o, nie wiem, czy ona ma komputer w sumie też, mogłam zapomnieć. E, za tysiąc pewnie jakiś by mi się udało im kupić, ale nie chcę wydawać tak hajsu. To jest tak, tak, jest za 800, ale. Mm, po co wydawać aż tyle hajsu, gdzie moglibyśmy dwa meble dziecku kupić za to e, nowemu, e, jeśli on może iść do biblioteki, na przykład, i sobie co zrobić? Ja kiedyś miałam w ogóle takie coś. O Jezu, czy ja to mam? Nie, nie mam już tego, ale miałam kiedyś takiego moda, czy to było do trójki? Wydaje mi się, że tak, eee, że można uczyć się pisania w notesie, że po prostu odręcznie możesz pisać i w ten sposób się uczyć, mega realistyczne, no bo pisanie to pisanie, nie ma znaczenia, czy to jest na klawiaturze komputera, eee, czy sobie piszesz nie wiem, w pamiętniku, czy, czy coś. Czy po prostu masz notes do odręcznego pisania? Kurde, przecież masa ludzi woli pisać odręcznie, nie? Ja częściowo też w sumie. Bardzo dużo rzeczy piszę, no totalnie na komputerze po prostu mam dokumenty oddzielne na różne rzeczy ale, albo jakiegoś Google Docsa, albo coś, ale, yy, ale w sumie są takie pojedyncze rzeczy, które wolę sobie zapisać odręcznie. Zapisać sobie na karteczce, położyć sobie karteczkę, widzę ją zawsze i wtedy przynajmniej nie zapomnę o tym, a przynajmniej jest tak z 70% szans, że nie zapomnę. Szukam biblioteki, jakbyście się zastanawiali, co ja teraz robię. Aha, to jest biblioteka, a biblioteka to nie ma swojej. oddzielnej ikonki, takiej książki? Właśnie tak widziałam te ławeczki, tylko wszędzie. No przecież to nie jest biblioteka, a jednak. Fjord do roboty. O, na imprezę chyba trzeba iść. O kurczę, jaka biblioteka fancy. No tylko że taka fancy. A nie, dobra, jest, jest komputer. Już myślałam, że to taka staroświecka biblioteka, że staromodna. Staroświecki to człowiek może być, że tutaj by nie było w ogóle komputerów, ale na szczęście są. Stare bo stare, ale są. No dobra, no to na razie idziemy w... Aha, dobra, nie działa. Na imprezę. Kurde, no chciałam do tej Gwen pójść i ją odwiedzić. Gdzie ona jest? Tutaj. No oczywiście nie ma ani baloników, ani nie ma nikogo w domu. Nieważne, w takim razie faktycznie sobie ym, popiszemy. Mam nadzieję, że dzieciak ma co jeść. Same słodkie rzeczy, ale no cóż. On pewnie nie narzeka. Weź posprzątaj te zabawki, bo tu nie można nawet chodzić. Dobra, ty sobie zrób punkt i możesz wrócić do domu. Ja tak z luzem w ogóle mówię o tym, że a przecież ten dzieciak będzie spać chodził, przecież on, on by się tak bał. Spać w pustym domu. Ja do tej pory się boję. Ale ciekawe, że chyba w żadnej części Simsów nie ma takiego motywu, że jak dziecko jest samo w nocy, w momencie, kiedy idzie spać, to że ma jakiś nastrójnik, że się boi czy coś, nie? Tam jakiś potwór z podłóżka czy, czy coś takiego, to wiadomo, ale wtedy rodzice są w domu często. Um, to, nie, nie, to, to, to się dzieje jakoś tak losowo, a nie. Um w wyniku jakiejś konkretnej sytuacji. E, więc e, ciekawe by to było, gdyby była taka prawidłowość faktycznie, że rodzice są w pracy jakimś późnym wieczorem, dzieciak próbuje iść spać i, i nie może po prostu spać, bo się boi zwyczajnie, nie? Albo że chciałem światło mu zapalić czy coś takiego. A i teraz Gwen pisze, że o nie było cię na przyjęciu, jak mi przykro. Nie było tam nikogo, nie było nawet baloników. Co? To my mieliśmy jeszcze poprzednie rachunki. O, kurde, rzeczywiście mieliśmy pewnie poprzednie rachunki do zapłacenia. O, Boże. Kurde, jutro następne przychodzą. No dobra, nie wiem ile tych rachunków było, więc trudno. Pozwolę mu zabrać. I odkupimy, i zobaczymy co dalej. Pedro zawsze ma tego asa w rękawie, że może iść zbierać napiwki. I chyba właśnie teraz pójdzie to zrobić, w swoim ulubionym miejscu. Tak, to jest mój ulubiony moment, kiedy komornik zabiera obiekt, który. Chwilę mi zajęło, żeby kolor wybrać i w ogóle i będę musiała to robić zgodnowa. Bo nie mogę sobie wejść teraz w tryb kupowania i zapisać no nie, tego y, wzoru. Także tak. Komornik to chyba najbardziej lubi takie rzeczy właśnie. Ale z drugiej strony możemy akurat ten prysznic kupić tańszy. I może nie będzie to aż takie obciążenie finansowe. Gdzie on jeszcze idzie? Na dwór? Dobra, ten leżak to sobie zabiera, Jak kogo to obchodzi? Wiewiórkę możesz zabrać też w bonusie. Dobra, Pedro już tam zarabia ciężko. No, najtańszy to jest to. To też jest OK. E, tylko będę musiała też to dopasować. No, tak jest chyba OK. Krzywdy nie ma. O Boże, fjord! Z komornikiem chcę flirtować, głupia. Mmm, jaką seksownie nam rozbrajał ten prysznic. Jaki silny. Petra nawet nie pilnuje, a on tutaj zbiera hajs nawet już, potańcował. O kurde, Lori i Andrea, no tak! One lubią razem tańczyć po prostu. Hej, Vincent. W ogóle jak młośnie żyło, jak on w ogóle potem ten hajs ma zebrać z tego? Gdzie wy to wrzucacie do śniegu? I też tekstura tego śniegu jest taka głupia przez to, że wszędzie, znaczy no nie wszędzie, ale że tutaj jest właśnie to, ta kamienna podłoga taka, no nie, podłoże, domyślnie właśnie jest takie zrobione i jak śnieg pada, to ten śnieg jest też w ten wzór, to jest totalnie bez sensu. Jak, jak jest troszkę tego śniegu, to ma to sens, ale jak jest tak zasypane, że... Że Pedro zgubiłby te pieniądze po prostu w tym śniegu totalnie, to, to nie ma żadnego sensu. 421, zawsze coś. A telefon zamierzasz od odebrać, czy, czy, czy nie? No nie dziwię się w sumie, że nie ja zwyczajnie nie odbieram. E o! Kurde, no pewnie, że tak. Kociuszki. Znowu ta z tymi kotami wylazła na dwór. O, no tak, właśnie. Bo to, tak to się kończy. Wypuszczanie kotów domowych. To jest jeszcze lekka konsekwencja tego. Ursula Clark. No kojarzę, że on zna taką typiarę ze szkoły. Ojej, jak gadają sobie przed domem. Fjord, pośpiesz się, bo se pójdą zaraz. Siema. No kurde, niedziela? Można się pobawić z jakimś dzieciakiem. On jest co prawda nieśmiały, także... <laughs> Ojej. Jak się lepiej poznacie, to już nie będziesz nieśmiały. Stary czeka, aż dziecko się pobawi z drugim dzieckiem, więc no co ma robić, no może sobie potańczyć. Okej. Okay. To teraz czas coś posprzątać. O -ho -ho! Fjord, to Pedro miał mieć takie pragnienia. Ale w sumie też śmiesznie by było, jakby to ona się jednak z nim rozwiodła, i, i on by miał wtedy takie. Aha, dobra, no to wracamy w takim razie do łamacza serc. Wiecie co, ja jej chyba zrobię to. Żeby ona z ojcem tej dziewczynki e, chciała flirtować, coś tam zawsze się zrobi. A, ona miała występować już jest pewnie za późno, a nie może. Albo nie. 23 minęła i chyba już nie. Kurde. No dosłownie o 23 się kończy. Nieważne. Wyproś dzieciaka. Zostaw ojca. Nie idź sobie jeszcze. Pedro już śpi. Całkiem niezłą relację już z nim ma. Więc można by było coś popróbować. No, chyba jednak nie. I akurat w tym momencie... A! Pedro, ale przecież ty śpisz! Jak ty to niby zobaczyłeś? Ty pie! Nie! To tak nie działa! Jakieś telepatyczne zdolności od, od dzieciaka chyba wziął. Bo dokładnie w momencie, kiedy ona próbowała z nim flirtować, to wyskoczyło, że Pedro i ten Jesse nie są już przyjaciółmi. I miałam takie aha, czyli coś tutaj <laughs> zatrybiło chyba jednak. Drama! Ale chce się z nim z powrotem zaprzyjaźnić, więc dobrze. Ale trafiła, on jest akurat... Y nie wiem, jak po polsku się nazywa ta cecha. Nie, nie flirtujący. Nieprzystępny. Ten już do roboty ubrany jeszcze piecze gofry. No i spalił. Dobra, idź do pracy. O, rachuneczki. 1501. No okej. Okay. No, Pedro, przykro mi, ale trzeba iść. Zarobić jeszcze więcej pieniędzy. A co to za dziewczynka urocza? Ojej, będą razem odrabiać lekcje. A zaraz, to nie jest... Ehm... Um... Olivia, czy to nie jest ta rodzina, gdzie są dwie babki? Jedna z nich jest w ciąży? Czy ona nie jest po prostu tym dzieckiem? No Oczywiście, że tak. I y, ta Estela, y, tego gościa, który jest ojcem tego jej dziecka, dopiero poznaje w momencie porodu. Strasznie mnie to bawi. W wiem, że już o tym mówiłam, ale po prostu potwornie mnie to bawi. To jest typowe miasto ze Stor. Dobra, występki potrzebne. Gwen, daj pieniądze staremu znajomemu. Aha! Bjorn, um, No tak. A Ciro jest dokładnie tu. I w ogóle jest już, już jest stary. Ale, ale, ale... Pedro widzi flirt... A, no tak, oczywiście. Spoko, niedawno zapisałam. Chciałam powiedzieć, że... <gryt> Pedro widzi flirt, albo słyszy jakoś przez sen, przyśniło mu się coś, co się działo faktycznie, nie wiem. A Gwen przyjmuje kwiaty od jakiegoś typa, Chiro stoi, nie wiem, ile 8 metrów dalej i. Nie, ja nic nie widzę! Może stary jest i wzrok mu się już popsuł, no tak bywa. Tak, dosłownie przed chwilą zapisałam na całe szczęście, Pedro! To super idziesz do domu. No niestety muszę go chyba zresetować. Tym razem Encelado chyba przyszedł bez koleżanki, no trudno, nawet jej nie zna. A co tu? Aha! Myślałam, że na tę babę zbliżyło. I tak, co taka młoda umiera? Otóż nie. On przestanie grać dla tych napiwków, jak tak dalej pójdzie, bo on się będzie bał, że znowu ktoś zdechnie i że będzie ducha widział i się przestraszy i będzie mdlał. Jeszcze w tym śniegu połowy go nie ma. Jelonek też się przestraszył. Sorry, Pedro, ale jeszcze nas nie stać na te rachunki. Teraz już tak. Ciekawe, że Fjord nie dostaje w ogóle żadnego hajsu za te występy. Fajnie by było, jakby jednak dostawała. A nie, to jest 1501. Kurde, a dlaczego mi się urodziło, że 1001? Dobra, może jutro zapłacimy. O! O! Awans Pedra to są dobre wieści. Płacimy rachuneczki i jeszcze nas stać na koiec. O ile dobrze pamiętam, koiec kosztuje 275 simoleonów. Więc, jak jeszcze zarobimy przez yy, dwa dni? Ciąży wydaje mi się, że mam moda na dwudniową ciążę, ale. głowy, głowy nie dam. <głowy> Powinnam mieć. Um, no, to myślę, że spoko. Tak trochę dziwnie, Fjord robisz teraz dzieciaka, jak ona ma kryzys wieku średniego, ale. No, może po prostu tak wyszło. No, jednak yy, częściowo przynajmniej chciała mieć tego dzieciaka, chcę mieć tego dzieciaka, więc czemu nie? No dobra, ona ma jeszcze trochę czasu przed pracą, więc jak jesteście sami w domu, to możecie sobie teraz na przykład zrobić tego dzieciaka, czemu nie? Encelado chyba akurat wrócił, ale no cóż. No, Encelado jest niebezpiecznie blisko. Muzyczkę zaraz usłyszy. O, nie ma muzyczki. To dawaj jeszcze raz. Dasz radę. No. On na razie reprodukował się tylko w tę drugą stronę. Także to będzie nowość. Wiesz, to fjord. E, czy ty zdążysz przed pracą jeszcze pójść, występować? To chyba trochę zajmuje. Będzie miała niecałe 3 godziny, zanim tam dotrze. Nie, chyba jest to pewne ryzyko. Będzie, mo może to być trochę marnowanie czasu, bo jak nie skończy, to jej się to nie zaliczy. No dobra, to spędź trochę czasu z mężem przez te 3 godziny. Niech będzie. A... O oh, hej, Jessie! Pedro chciał z nim odnowić przyjaźń, więc. W sumie spoko, że wpadł do nas tak bez zapowiedzi. Jakby nie patrzyć, to Fjord z nim flirtowała, a on odmówił, więc Pedro jemu nie powinien mieć tego za złe, ale jednak trochę byłaby to dziwna dynamika relacji, kiedy on by się chciał przyjaźnić z gościem, z którym jego żona flirtowała. Nie czułbyś się chociaż troszeczkę zagrożony, a i poszedł sobie. Ale się zaprzyjaźnili. Kupić coś za co najmniej 100, nie ma problemu. Kojec będziemy zaraz kupować. A z kim masz tam flecik, Pedro? Pani Bikerowa go zaprosiła na imprezę. O ta właśnie, co właśnie poszła spać. Ci jak tutaj wywijają, kurde. Fjord ma w tym momencie takie no 42,5. Więc to jest jeszcze... Spoko. Jeszcze, jeszcze znośny, jeszcze możliwy wiek na to, żeby sobie Bachora zrobić. Aha! Właśnie tak słucham... Gdzie jakieś małe dziecko? Aha, dobra, zniknęło. W ogóle pod domem Vincenta? Okej... Okay. Thor był u Vincenta z dzieciakiem? No dobrze. A, a propos dzieciaka. Aha, kurde, dzień śnieżny, to za gówno. A tutaj to nie można walk to school, rakiety śnieżne i idziesz, tylko. No musi siedzieć, no. Niech se książkę czyta. I to jest z tą ciążą chyba tak, że ona i tak po jednym dniu dopiero będzie miała ym, no ten pierwszy brzuch, ale ten drugi i trzeci trymestr są. Po prostu ściśnięte w ten kolejny dzień. Tak mi się wydaje. No nie było żadnej takiej standardowej ciąży jeszcze w tej serii, więc nawet jakoś tak nie pamiętam już, jak ten mod działa. Ale jakby co, to mam też Pregnancy Controller, zawsze mogę sobie nim coś tam pokombinować jeszcze. Ale szczerze mówiąc, teraz zwątpiłam, czy faktycznie mam tego moda na tę skróconą ciążę. O, właśnie, się ma. No właśnie, tak zaczęłam kojarzyć, że ona powinna już. Czy ona już od doby jest praktycznie w tej ciąży, nie? E, dlatego zaczęłam o tym mówić. E, nie jestem pewna, czy ja tego moda nie wiedziałam. No mogę zaraz to sprawdzić, e, bo jak grałam prywatnie, to Typiara mi e, nie chciała w ogóle urodzić, jakby ona w nieskończoność. Tak samo jak było z tym. Na jednodniową ciążę, to jest chyba w ogóle ten sam zestaw modów, tylko po prostu inny um, smaczek. Że jak miałam Story Progression z Enrasa, no to wtedy te tam inne babki w okolicy nie rodziły nigdy, nie? Że w się sensie rodziły w nieskończoność i ten dzieciak się nigdy nie pojawiał. Także i one były w takiej wiecznej ciąży przez to, um, więc. A tutaj faktycznie ja chyba zauważyłam wtedy konflikt. Możliwe, że ja już nie mam tego moda. Dobra, nawet jak trzy dni będzie w ciąży. Co nie jest aż tak długo, biorąc pod uwagę to, że dwa dni to jest rok, tak? Czyli będzie tak, powiedzmy, że półtora roku wciąż. ciąży. No zdecydowanie lepiej niż trzy lata. Jakby co w ogóle, to Gwen, jak widać, przebrała się, też jest w ciąży teraz i zrobiłam to master controllerem przez um, partner Pollinate, to się nazywa. Jeszcze doczytałam, że to jest, czy to robi to, co myślę. Więc ona normalnie jest w ciąży teraz z Chiro, e, sprawdziłam tam informacje o ciąży e, i normalnie będzie tam gdzieś tam zaraz rodzić. Nie zrobiłam tego po to, żeby te dzieci były w tym samym wieku, tylko po prostu zobaczyłam, bo nie wiedziałam, czy my będziemy robić to dziecko, faktycznie. E, tylko po prostu widziałam, że jeszcze nie dotarł do niej postęp historii, a ja bym jednak chciała, żeby Gwen miała jakiegoś dzieciaka, żeby z tych naszych byłych współlokatorów, chociaż ona się rozmnożyła, faktycznie. Zwłaszcza, że Ciro jest przepiękne. Ona też ma bardzo fajną urodę, więc jestem ciekawa mega, co z tego dzieciaka wyjdzie. O, drugiego syna chce mieć Pedro. Kurde, aż nie wiem, co mu usunąć, żeby mu to zrobić. A, kupię kojec. 275 kosztuje, ale ten z kastą kontentu kosztuje 200. Dobra, nie, nie będziemy oszukiwać. Oczywiście ona chce mieć córkę. O kurde, jutro kolejne rachunki przychodzą. Sprawdziłam, nie mam moda na skróconą ciążę. Mmm, to teraz myślę. Musiałabym jej skrócić ją o dobę. Może ją zbliżę po prostu o połowę do setki. To nie będzie pewnie równo, nie chce mi się liczyć, ale skrócę chociaż do pewnego stopnia. Nie wiem, 78. A to już są pedra urodziny? O kurde, a ja chciałam je odłożyć na. Okej, okay. na, na To jest chyba dzień śnieżny znowu, nie? Tak. E, chciałam je odłożyć na następny odcinek, ale chyba nie będę mogła, bo jeszcze fjord musi urodzić. Dobrze by było tego nie zostawiać. Jak to szybko mija wszystko. Szybki Google wskazał, że Fjord, jeśli już, to jest norweskim imieniem. Faktycznie funkcjonuje to słowo też jako imię, okazuje się. Więc, jako że nazwisko jest hiszpańskie Pedra, to możemy dać temu dziecku imię norweskie. I z tego, co widzę, to dwa najpopularniejsze imiona, właśnie chłopięce i dziewczęce w Norwegii w tym momencie, to jest Jakob i Nora. Jakob to jest totalnie imię, które się kojarzy z Norwegią, Szwecją i tak dalej. Jakby te warianty Jakuba wszędzie są popularne przez długi czas. E, jakieś te wszystkie Jamesy. Pedro dostał awans, a nie wiem po co go w ogóle tutaj. Nie, wra... nie to. Nie F5, tylko 5. Wracamy. Um. Więc tymi najpopularniejszymi imionami nazwę to dziecko. Jednym albo drugim, wiadomo, chyba że będą bliźniaki, Matko Boska. Ale w ogóle Nora, no jak się pomyśli o polskim słowie, to jest dosyć śmieszne jako imię. mi dziura, no nie, ale, ym, ale mega mi się podoba to imię. Według mnie jest mega ładne. Bardzo dobrze, że on takie sukcesy odnosi w tej pracy, bo mamy stabilną dosyć sytuację finansową teraz. Rachunki żaden problem. Fjord może występować, będąc w zaawansowanej ciąży. Dobrze. <grytanie> Idzie z tym brzucholem, Boże. Uważaj tam na siebie. Nie noś jakichś wzmacniaczy, nie skacz za dużo. A, no tak. No to chwila prawdy, czy będzie kryzys. Ostatnio w mojej grze wszyscy mają, więc. Pedro. Oho! Dobra. Dzieciak w drodze. A Pedro nie ma tego kryzysu. <laughs> nie mogę. No to jest szansa, że od fiord może jednak to wyjdzie. Mały dzieciak. Pod ich opieką, a oni tutaj rozwód. No nie wiem, zobaczymy. E, no bo kurde, do tego łamacza serc był, były myśli, żeby kiedyś jeszcze wrócić, no nie? A tutaj Pedro widzę, że w ogóle perfekcyjnie zadowolony jest ze swojego życia. Gdzie ty tam jesteś, Boże? <grytanie> Jezu, na koncercie zaczęła rodzić koszmar jakiś. Z tyłu stadionu, gdzieś przy jakiejś siatce, kurde, jeszcze by urodziła tutaj najlepiej. A ten zabawana lepiej, z, z wiewiórką i nieświadomy zupełnie. Czyli dziecko pewnie się urodzi jeszcze przed północą, więc wyjdą faktycznie dwa dni tej ciąży. Także w sumie spoko. Pedro, kiedy się zorientujesz, że musisz iść. Nie, spać pójdzie. O, dobra, idzie. Będzie Nora. Npr. Wspaniale. I dostała jedną cechę. Jest to Virtuos. Perfekcyjny sens to ma. A! Dobrze. Dobrze. Nie, nie będzie lubiła wychodzić z domu. Będzie po prostu siedzieć tylko w domu i grać na instrumentach. To brzmi jak idealne życie. Idealne imię, idealne życie. Dobrze, nie są to bliźniaki. O, jeszcze do tego liliowy lubi. Jak uroczo. O, i wegetariańska potrawa jej się załączyła jako ulubiona. O, to samo lubią z encelado. O jejku. Więc tak, jeśli coś takiego się dzieje, to jeśli nie mam innego pomysłu na cechę, to mogę wybrać wtedy po prostu wegetarianina dla takiego Sima, nie. Niekoniecznie ktoś musi być wege, żeby akurat lubić bardzo jakąś jedną wegę potrawę, nie? Ale, ale mam coś takiego, że, że jeśli akurat tak wyjdzie, no tam teraz to. Teraz, w sensie po tej jednej aktualizacji, kiedy tak strasznie dużo tych potraw wegetariańskich weszło, tych takich zamienników. Ta aktualizacja była pewnie w jakimś 12 roku, ale teraz. Uh, <laughs> um... To jest um, tych potraw, tam połowa, dosłownie, połowę potraw, jakoś, może nie całą stanowią te wegetariańskie, więc to nie jest też jakaś mała szansa na to, że ta potrawa się pojawi. Ale to jest na takiej zasadzie, że jakby co, jakbym nie miała lepszego pomysłu, no to to dziecko może spokojnie wtedy być wegetarianinem. Już jako dziecko może być wegetarianinem, um, więc jeśli by po prostu, bym miała takie, nie wiem, co wybrać, no to wtedy wegetarianin i po prostu lecimy dalej. Chociaż ja często losuję te cechy. U Encelado no to tam, Trochę chyba losowałam, ale koniec końców wybraliśmy cechę, ale, ale no tutaj no to wylosowałam po prostu i tyle. I jak mi pasuje wylosowana cecha, to spoko. No, że się nie będzie podobać, że tutaj jest tak zimno, i ona nie będzie chciała z domu wychodzić. To to będzie tyle na dzisiaj. Jest godzina taka no przedporanna teraz, ale dziecko już się wyspało i sobie leży. Fjord został jeszcze tak z dobry tydzień tego kryzysu. Więc może jej jednak skasuje parę innych pragnień, żeby zrobić miejsce na te kryzysowe i niech sama nam zbuduje tutaj jakąś narrację. Możliwe, że przez to moje przyspieszenie Fjord ciąży, to dziecko Gwen urodzi się później, więc w następnym odcinku też sprawdzimy, jakie tam imię dostało i w ogóle. No i jak zwykle, dziękuję za oglądanie, dziękuję i widzimy się w następnym pa! dominoes cascaded in a line what if i told you i'm a mastermind and now you're mine it was all my design cause i'm a mastermind